Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku, dalej jesteśmy w temacie granic, ale to już ostatni odcinek w tym temacie i mówiliśmy już dużo o granicach w kontekście relacji z ludźmi, więc dzisiaj będziemy chcieli powiedzieć o relacje, o granicach w kontekście takim bardziej duchowym, zapraszamy. Tak i na początek się pomodlimy, kochany ojcze nasz. Przychodzimy teraz do Ciebie i zapraszamy, żebyś był tutaj z nami, żebyś poprowadził nasze myśli, nasze wnioski. Prosimy też Boże o ochronę, obecność Twoich aniołów, Twój pokój w naszych sercach. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Przeczytamy sobie dwie historie. I no właśnie i potem powyciągamy troszkę wniosków, zastanowimy się nad tym. W temacie. Takich duchowych granic. Pierwsza historia będzie z Ewangelii Łukasza, 8 rozdziału, wersety od 26 do 35, i będzie to historia, kiedy te duchowe granice były kompletnie przekraczane, bo jest to historia człowieka opętanego przez demony. I dopłynęli do krainy Gerazeńczyków, która leży naprzeciw Galilei. A gdy wyszedł na ląd Jezus, Zabiegł mu drogę pewien mąż z miasta, który był opętany przez demony i od dłuższego czasu nie nosił odzienia i nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach. A gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem padł przed nim i donośnym głosem zawołał: Cóż ja mam z tobą, Jezusie, synu Boga Najwyższego? Proszę cię, nie dręcz mnie, gdyż nakazywał duchowi nieczystemu, aby wyszedł z tego człowieka. Od dłuższego bowiem czasu szarpał nim, a choć go wiązano łańcuchami i trzymano w pętach, on rwał te więzy, a demon pędził go na pustynię. Zapytał go więc Jezus, jak ci na imię? A ten rzekł, Legion, gdyż wiele demonów weszło w niego. I prosiły go, aby im nie nakazywał odejść w otchłań. A było tam duże stado świń pasące się na górze. I prosiły go, aby im pozwolił w nie wejść, i pozwolił im. Gdy demony wyszły z tego człowieka i weszły w świnie, rzuciło się całe stado zurwiska do jeziora i utonęło. Pasterze zaś, zobaczywszy, co się stało, uciekli i donieśli o tym w mieście i po wioskach. Ludzie wyszli zobaczyć, co się stało, i przyszli do Jezusa i zastali tego człowieka, z którego demony wyszły przyodzianego i przy zdrowych zmysłach, siedzącego u stóp Jezusa, i zlękli się. Więc to jest jedna historia. Natomiast teraz zobaczymy taką zgoła odmienną historię, ale też związaną z przekraczaniem tych duchowych granic. I tutaj poproszę Gosiu, Ciebie, żebyś przeczytała z dziejów apostolskich z ósmego rozdziału fragmenty od 9 do 13, a potem Paulina, Ty dokończysz tą historię od wersetu 17 do 24. A był w mieście od jakiegoś czasu pewien mąż imieniem Szymon, który zajmował się czarnoksięstwem i wprawiał lud Samarii w zachwyt, podając się za kogoś wielkiego. A wszyscy, mali i wielcy, liczyli się z nim, mówiąc: Ten człowiek to moc Boża, która nazywa się Wielka. Liczyli się zaś z nim dlatego, że od dłuższego czasu wprawiał ich w zachwyt magicznymi sztukami. Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Nawet i sam Szymon uwierzył, gdy zaś został ochrzczony, trzymał się Filipa, a widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. A gdy Szymon spostrzegł, że duch bywa udzielany przez składanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział: Dajcie im nie tę moc, aby ten, na kogo włożę ręce, otrzymał Ducha Świętego. A Piotr rzekł do niego: Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje nie jest szczere wobec Boga. Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś pana, czy nie, mógł ci, nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca twego. Widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej rzuci i w więzach nieprawości. Szymon zaś odpowiedział i rzekł: Módlcie się wy za mną do pana, aby nic z tego na mnie nie przyszło, co powiedzieliście. Mhm. Teraz zastanówmy się przez chwilę, w jaki sposób szatan potrafi zniewolić człowieka. I najpierw w tej pierwszej historii. Co tutaj widzicie? Tutaj mm, mamy taką sytuację, że ten człowiek kompletnie nad swoim życiem nie panuje. Yy, tutaj czytamy, że on nie był ubrany, nie mieszkał w domu, lecz gdzieś tam w grobowcach. Yy, czyli widzimy takie upodlenie, takie poniżenie, upokorzenie. Yy, człowieka, który jest w bardzo złym stanie, w tragicznym wręcz stanie. Mhm. Tu jest, że krzy krzyczał, nie? Mhm. To jest takie praktycznie całkowite zniewolenie, które tutaj widzimy, że prawie nic, jakby co ten człowiek robi, nie wynika z jego woli, tylko ktoś za niego robi te rzeczy. To takie skrajne, nie? kiedy mhm. już nie pysza tam całkowicie, opanuje człowieka i on nie ma już tej woli. Tu mamy też, że, szarp, że jakby demony szarpały tym człowiekiem, wiązano go łańcuchami, a on rwał to wszystko, uciekał na pustynię. No takie, takie upodlenie. A w tej długiej historii, może w tej początkowej, w początkowym etapie tej historii, dlatego że na początku mamy człowieka, który jeszcze żył bez Boga, nie miał tej świadomości, nie miał tego poznania. No to tak, patrząc na niego, to się wydaje człowiek sukcesu. Jakieś magiczne sztuki, wszyscy się z nim liczyli, miał moc, która się nazywa wielka, więc on zachwycał innych. No i był takim właśnie, z perspektywy tej ludzkiej, takim człowiekiem sukcesu. Mm -hmm. Ale mm. nawet w kontekście tej historii, czy, czy on był faktycznie, miał tą moc od Boga? No zdecydowanie, yy, zdecydowanie nie. <grym> tak, zdecydowanie nie. Czyli widzimy jakby takie dwie skrajności. I ten człowiek jest poddany diabłu i ten, mm. ale ten jest upodlony i taki w ogóle poza społeczeństwem. Mm. Wyzuty ze wszystkiego, mm. a ten drugi korzysta, ma tu jakąś, mm. wydaje się, że ma jakąś moc, którą może tutaj na, swój, na swoją korzyść wykorzystywać, ma podziw, zachwyt ludzi. Tutaj jest wprost powiedziane tak, że on się zajmował czarnoksięstwem. Tak, czyli dokładnie jest określane. Co, co było jego jakby przestrzenią, działką, którą, którą się zajmował. Tak, czyli czarne księstwo. Mm. Nie wiem, czy to stąd wchodzi to słowo, mm. ale tak mi się skojarzyło. Tak, królestwo ciemności. Natomiast właśnie ten człowiek się nawrócił, bo usłyszał Ewangelię, przyjął tą Ewangelię. Mm. No i właśnie. I czy to sprawiło, że te jego problemy się skończyły? Czy no, co tu widzimy? No okazuje się, że nie do końca. Tutaj, zwłaszcza w tym 21 wersecie, jest powiedziane: Serce Twoje nie jest szczere wobec Boga, czyli jeszcze, um, jeszcze nie jest takie zupeł zupełnie to serce oddane Bogu, i też, że właśnie um, jest pogrążony w gorzkiej rzuci w więzach nieprawości, nie? czyli coś jeszcze gdzieś tam jest, co go trzyma w tej niewoli. I to tak bardzo trzyma, bo jeżeli on jest właśnie w tych więzach nieprawości, no to on w ogóle nie ma kontroli nad swoim życiem znów, tylko jakby zupełnie w inny sposób to się odbywa. tak on, on pragnie, jakby jest w jego sercu pragnienie znów tego wywyższenia, tak widzimy, bo on chce tę moc, która na nim robiła takie wrażenie, którą objawiali Słudzy Boże, prawda? I on, on chciał, jakby znów jakieś cuda, jakieś... chciał znów mieć jakąś władzę w ten sposób. Czyli nie miał takiej pokory, tak? Tylko właśnie był osobą, która chciała dla siebie. Ja, ja gdzieś tam w centrum było, prawda? Czyli chociaż był to człowiek wierzący, który był ochrzczony, to mimo wszystko miał nie wszystkie hmm. drzwi zamknięte. Szatan miał jeszcze dostęp do jego serca. Aha. Mhm. Ale nie był chyba zupełnie zniewolony, tylko jakby były pewne sfery, które ciągle nie były oddane Bogu, mhm. bo no jednak musiał jakoś podjąć decyzję, na przykład, żeby się oślić, żeby podążać za Filipem, czy w różnych tych sytuacjach pewnie, w których bywał, to jednak jakieś tam decyzje podejmował, nie? Ale, mhm. ale akurat jest jakaś ta część jego serca, która nie jest oddana mhm. Bogu. Mhm. I to ma takie ogromne znaczenie, tak? że, że jednak ta mhm. jedna przestrzeń taki miała wpływ, że w taki sposób e, takich słów, takie słowa potem usłyszał, tak? pogrążony jesteś gorzki i rzuci w, go w więzach nieprawości. E, czyli to miało bardzo duży wpływ na całe jego życie, tak? Pomimo, że, że w, no, zdecydował wcześniej, Mimo, że chce iść za Bogiem. Czyli po prostu były takie sytuacje, kiedy też ta moc zła się ujawniała w jego życiu. Mhm. I tak. Kojarzy mi się sytuacja, kiedy um, kiedy Jezus mówi do Piotra, odejść ode mnie, szatanie. Mm -hmm. I też um, czy to znaczy, że Piotr zupełnie nad sobą nie panował, chyba niekoniecznie, ale w tamtej sytuacji mm -hmm. rzeczywiście ktoś inny jakby przejął kontrolę nad tym, co mówił i, i uzyskał cel przeciwnik, a, a nie Bóg. Nie? I tutaj jakby to nie, jest, to nie można przełożyć tej historii, bo Piotr um, przynajmniej nie jest powiedziane o tym, żeby miał takie e, do czynienia z tymi mm -hmm. mocami, ale tutaj. Właśnie widać, że ta moc po prostu w pewnych momentach się może bardziej ujawniać, a w mm. innych może nawet być troszkę mniej dostrzegalna dla nas. Czyli jest taki teoretycznie subtelny wpływ na myśli jakieś, tak, mm. że są jakieś pragnienia, które nie są właściwe i one gdzieś tam mogą nas trzymać, mm. prawda? Aczkolwiek mhm. Piotr tutaj podobny był. W pewnym sensie do Rzymana, no, bo tak. on też miał jakieś swoje oczekiwania. Mhm. Tak, Jezus tu mówi, że umrze, że zostanie zabity, a on Piotr, no jak to, przecież tu królestwo zakładasz mhm. tak i wielkość, i my będziemy Twoimi sługami, a więc jakieś takie, no pewne postawy, pragnienia ludzkie, które nie są poddane Bogu też mogą, yy, no mogą być takimi drzwiami. Jeszcze, ale zobaczcie, bo w obu tych historiach mamy pokazane, że jest wyjście z tej sytuacji. Co w pierwszej sytuacji było wyjściem? On miał gdzieś pragnienie serca, żeby Pan Bóg go uwolnił. To nawet nie było tak wypowiedziane, ale on przybliżył się do Pana, do Pana Jezusa w jakiś sposób, prawda? I, i ostatecznie widzimy, mm, widzimy taki efekt, że on potem siedział przy zdrowych zmysłach, demony z niego wyszły, a on siedział u stóp Jezusa. Czyli pokazana ta, ta historia nam pokazuje, że Pan Jezus jest w stanie zwyciężyć, nawet jeżeli człowiek nie jest, nie ma takiej mocy, żeby wypowiedzieć na głos pewne słowa, tak? Z prośbą o uwolnienie. No tak, bo ten człowiek tego padł przed Jezusem z tak. krzykiem, nie? Możliwe, mm -hmm. że nawet słów swoich nie kontrolował, ale gdzieś tam padł przed tym Jezusem, ale zobaczcie, że ta historia pokazuje nam, że Jezus jest silniejszy niż całe legiony demonów. Mm -hmm. Jezus po prostu ma potężną moc i on jest silniejszy niż wszelkie siły złego. I, mm -hmm. i to jest dla nas bardzo ważne, to jest kluczowe. Jezus ma wszelką moc. Mm -hmm. W drugiej historii, zobaczcie w tej pierwszej części, co, co dało zwycięstwo Szymonowi. N no jakby uwierzył. Została mu zwiastowana dobra nowina i jego życie się zaczęło zmieniać. Został też ochrzczony. Został mhm. Nowina o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa. Mhm. Czyli znowu o tym Jezusie Chrystusie, który ma wszelką moc i którego mhm. królestwo jest silniejsze niż to królestwo złego. Mhm. Mhm. I wreszcie tu na końcu ma takie polecenie. Odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana Boga. By nie mógł być ci odpuszczony, czyli wyznaj to, tak? Odwróć się od tego, wyznaj, i się odwróć od tej drogi. I, którą i Jest wierzy. też modlitwa, nie? Że mm. módlcie się za mnie. Tak, módlcie się i wy do pana. Mm. Nie? Czyli jakby na różnych etapach tego naszego zwycięstwa, yy, naszej tej drogi, uwolnienia. Potrzebna jest modlitwa, potrzebna jest wiara, i też potrzebne jest jakieś działanie. A czym różni się takie przekraczanie naszych granic przez ludzi od przekraczania tych naszych granic przez, przez demony? Hmm. Ludzi widzimy. I łatwiej jest nam y, to ocenić, tak? I w ogóle to zauważyć. Natomiast w przypadku tego, tego świata, właśnie duchowego, to jest coś, co jest dla naszych oczu kompletnie niewidzialne i wobec tego... Y, tym bardziej zwodnicza prawda? I takie podstępne może być. No mm. tak, choć nie jest widzialne, to jest realne, jest mm. bardzo realne. Mm. Mhm. I Też, y jeśli ostatecznie uda się przejąć tą kontrolę, to y te, te siły złamają znacznie większą kontrolę, mogą mieć nad nami, mm. niż jakikolwiek człowiek, mm. bo nawet jeśli przemocą, czy, czy presją, czy czymkolwiek chce nas zmusić do czegoś, to nie jest w stanie tak zupełnie przejąć tej kontroli, nie? Zawsze na przykład możemy nasz, w naszych myślach gdzieś tam jeszcze, a tutaj jest różnie z tym, z tym zniewoleniem. Mhm. I też jakby różne formy są. Mhm. Tego, nie W sumie u ludzi też, mhm. ale chyba rzadko się zdarza, żeby jakiś człowiek tak perfidnie manipulował drugim, że tu niby chce dla niego dobrze, a tutaj, choć zdarza się tak. to, tak? Ale widzimy, że, że szatan potrafi częściej takie rzeczy robić. Z jednej strony, może nas upodlić, mm. ale z drugiej strony, może nam też dawać jakieś dobre rzeczy i nas jakoś tak mm. kusić, wabić, y, no, mm. żeby tylko zyskać wpływ. Więc jest to bardziej takie podstępne, trudniejsze do określenia. Tak, ale tak samo, tak samo, jak i wcześniej. Jezus ma moc. Ma mm. moc nas uzdrowić, ma moc nas uwolnić. Mm -hmm. Teraz otworzymy sobie. Troszkę tekstów, trochę więcej niż zwykle, niż do tej pory, ale chcemy tak szerzej zobaczyć ten temat. Pismo Święte bardzo dużo mówi w tej kwestii i tak dość jasno się wyraża. Więc otwórzmy, otwórzmy te fragmenty i spróbujemy sobie tak właśnie zarysować ten temat. Najpierw, Gosia, otwórz Ewangeliana 10.10, 10, Paulina Łukasza 11.17. Do 18, 20 i 23, a ja otworzę drugi koryntian, 11, 14 do 15. I po, po każdym tekście tak sobie krótko skomentujemy, żeby, żeby ten obraz nam się tak rysował. Mhm. Czytam Jana 10, 10. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Co tu widzimy? Widzimy tutaj, że są dwie postacie: jest dwóch władców. Jest Jezus. I jest złodziej, czyli szatan. Mhm. I jakby oni mają inny w ogóle sposób działania, sposób działania i cele. Cele. Mhm. w stosunku do nas. Tak. Mhm. Nie? Bo Jezus chce dać nam życie, obfitość, mhm. a jego przeciwnik coś przeciwnego zupełnie. Ukraść. Mhm. zabrać. Tak. Mhm. Paulina? A on, znając ich zamysły, rzekł do nich: Każde królestwo rozdarte, rozdarte wewnętrznie spustoszeje, a skłócone domy upadają. Jeśli więc szatan sam w sobie jest rozdarty, jak się ostanie jego królestwo, skoro mówicie, że ja mocą Belzebuba wypędzam demony? Jeżeli natomiast ja palcem Bożym wypędzam demony, zaiste przyszło już do Was królestwo Boże. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie gromadzi ze mną, rozprasza. Czyli znowu widzimy tutaj, że są dwa królestwa. I możemy być albo z Bogiem, albo z Jego przeciwnikiem. I też jasno tu jest pokazane, że nie ma nic pośrodku. środku. Mhm. Mhm. A to jest też ciekawe, nie? bo żyjąc na tej samej ziemi, chodząc po, 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 po tym samym, my możemy być albo w tym królestwie, albo w tym królestwie. Czyli znowu ta, ta duchowa rzeczywistość. Tak, z tej fizycznej perspektywy niewiele się może wydawać, że jest inaczej, prawda? A w duchowej sferze jest zupełnie. I, I też tu jest taka myśl, że te królestwa nie są rozdwojone, czyli mhm. o, one dążą w konkretnym celu. Przeczytam 2 Koryntian 11, 14, 15. I nic dziwnego. Wiadomo, że tu zawsze kontekst warto sobie przeczytać, dlatego podajemy te wszystkie adresy, żeby można sobie było doczytać. I nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy Jego przybierają postać sług sprawiedliwości, lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki. I ten tekst nam troszkę komplikuje, bo do tej pory myśleliśmy sobie, dobra, dwóch królów, mm. tak? dwa królestwa, inne metody działania i inne cele. Aczkolwiek tutaj mamy powiedziane, że Boży Przeciwnik czasem podszywa się pod Boga mm. albo pod Jego sposoby działania. I tutaj zaczyna się robić y, trudno, bo to znaczy, że nie zawsze jest to takie oczywiste, takie jasne, takie wyraziste, y, czy, czy to Boże Królestwo, czy, czy nie. Dobrze, idziemy dalej. Y, I znowu, Kasia, y, otwórz Ewangelię Łukasza 1124 26, a Paulina, ty pierwszy Koryntian 6, 19. Czytam Łukasza 11, 24, 26. A gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, a gdy nie znajdzie, mówi wrócę do domu swego, skąd wyszedłem i przyszedłszy, zastaje go wymiecionym i przeozdobionym. Wówczas idzie i zabiera z sobą siedem innych duchów, gorszych niż on i wchodzą i mieszkają tam i bywa stan końcowy człowieka, tego gorszy niż pierwotny. Czyli Tutaj ten tekst nam pokazuje, że ci wysłannicy diabła, tak, oni chcą mieszkać jakby w nas. Mhm. To, to my jesteśmy tą przestrzenią, która stanowi dla nich królestwo. Tak, i, I może przez nas też działać, jakby mhm. przez ludzi działa, nie? Mhm. Czy coś jeszcze tu widzicie? Tak, jeżeli, jeżeli my nie chcemy, żeby Pan Bóg tam mieszkał jeżeli nie, nie zadeklarujemy tego, jeżeli Panu, Bogu nie oddamy tej przestrzeni, to może w nas więcej niż jeden demon mieszkać. Też ten tekst tutaj mówi tak, że. że... Czy mieć dostęp do nas? Dostęp, nie? tak. Mhm. Ale też jakby ten tekst mi pokazuje, że człowiek nie może być pusty. Mhm. No bo nie, nie może być tak, że ja nie chcę ani z Bogiem, ani z diabłem, ja sobie tak będę sam. No a mhm. ten tekst pokazuje, że... Ale to jest właśnie takie ja. naturalne, bo jak odrzucamy Boga i jakby Jego sposób, no to musimy w jakiś inny sposób żyć, czy czymś na przykład zapełnić tą pustkę, którą mm. właśnie na przykład mamy w środku, albo cokolwiek innego, więc mm. jeśli nie idziemy Bożą drogą, to no nie ma innej drogi niż mm. właśnie ta droga Jego przeciwnika, nie? Tak. I ten tekst wcześniej to mówił, a kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, czyli mm. znów potwierdza się to, że nie ma żadnej drogi pomiędzy. Mm -hmm. I kto nie gromadzi, ten rozprasza. Mm. To, to jest taka, taka trudna rzeczywistość, ale bardzo wyraźnie zarysowana mm. w Piśmie Świętym, takiej, takiej walki między dobrem a złem i tego, że człowiek nie może być tym wszystkim neutralny, tylko mm. musi się po której ze stron opowiedzieć. Paulina? Mm -hmm. Pierwszy Koryntian 6:19. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Mm -hmm. Czyli ym, nasze ciało nie jest przeznaczone na to, żeby być mieszkaniem demonów, ale żeby być mieszkaniem Ducha Świętego. I tak naprawdę nasze ciało należy w ogóle do Boga. Więc jeśli przebywają tam demony, to są tam bezprawnie. Tak jest. Czyli podsumujmy sobie tą pierwszą część. Mamy dwóch władców, Jezusa i jego przeciwnika. Mamy dwa królestwa, Królestwo Boże i właśnie e, Królestwo Bożego Przeciwnika. E, Boży Przeciwnik nie zawsze w taki oczywisty sposób jest zły i przedstawia się jako taki zły. Czasami przychodzi do nas pod postacią czegoś dobrego, e, jakby zakamuflowanego. E, i, I my jako ludzie jesteśmy mieszkaniem. I albo mieszka w nas Pan Bóg, i albo jesteśmy częścią tego Bożego Królestwa i razem z nim zbieramy. Albo, no albo nie. I wtedy automatycznie jakby. Mm. Y, stajemy się częścią, tak? Czy rozpraszamy z tym w Królestwie Bożego przeciwnika. No dobrze, przejdziemy dalej i teraz bo jest bardzo ważne pytanie. W jaki sposób my przechodzimy na teren wroga? Jakby, czy są jakieś takie rzeczy, takie bardzo oczywiste, które pokazują, że to jest ten zakazany teren i kiedy tam wchodzimy, to, to właśnie Boży przeciwnik ma do nas dostęp i okazuje się, że tak. Przeczytamy sobie tylko trzy teksty, w Biblii jest ich więcej. Mm. Ale tak, e, otworzymy trzy. Ja otworzę księgę kapłańską, 19, 19 rozdział, i tam werset 26 i 31 przeczytam. E, Gosiu, ty otwórz powtórzonego prawa 18 i tam 9 do 14. I Paulina, księga Izajasza, 8 rozdział 19, 20. Więc księga kapłańska, 19 rozdział, werset 26. Najpierw. Nie będziecie jedli niczego z krwią, nie będziecie wróżyć ani czarować. I werset 31. Nie będziecie się zwracać do wywoływaczy duchów, ani do wróżbitów. Nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich nieczystymi. Ja Pan jestem Bogiem waszym. Wiadomo, że znowu zachęcamy, żeby czytać, yy, czytać szerzej i się zastanawiać też nad tym. Yy, pytać Pana Boga, co i jak? Yy, ale teraz. Yy, no właśnie, co w tych fragmentach możemy zobaczyć? No tutaj bardzo wyraźnie mamy powiedziane, że nie powinniśmy wróżyć, czarować, zwracać się do wywo wywoływaczy duchów czy wróżbitów. I przede wszystkim ten argument, ja Pan jestem Bogiem Waszym, więc to pokazuje, że jeśli należycie do mnie to do mnie przychodźcie, żeby uzyskać to, co próbujecie uzyskać w ten sposób, nie? I, i to jest po prostu już to, co sprawi, że, że przekroczycie te granice duchowe, których Bóg nie chce, żebyśmy przekraczali, bo nie jest to dla nas dobre. Tak jest. Może przejdźmy od razu do następnego tekstu, bo to on jest takim, takim potwierdzeniem i może rozwinięciem jeszcze. Powtórzonego prawa 18 od 9 do 14. Gdy wtedy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg Twój Ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów. Niech nie znajdzie się u Ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wierzbiacz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. I z powodu tych obrzydliwości, Pan Bóg Twój wypędza ich przed Tobą bądź bez skazy przed Panem Bogiem Twoim, gdyż te narody, które Ty wypędzasz, słuchają wierzbiarzy i, i wróżbitów, a na to Pan Tobie nie pozwolił. Mhm. Czyli tu mamy już więcej różnych myśli. Tak, w wymienionych jest znacznie więcej tych elementów, ale wszystkie są właśnie ściśle związane z tą sferą, taką duchową, związaną z kontaktami właśnie z tymi. Y Mocami ciemności, właśnie. Ale też, co tutaj jest istotnego, właśnie te słowa o nauczeniu, żeby się nie, nie, nie uczyć, właśnie robić te wszystkie wymienione rzeczy. I też dzieci w to nie angażować. Czyli taka ogromna rola rodziców w tym, żeby czuwać nad tym, aby to kolejne pokolenie też strzec przed tymi zagrożeniami. Mhm. I jakby. Uczenie się to jest, też ma związek nie tylko z samym wykonywaniem, prawda, ale w ogóle z obserwacją tych rzeczy, z jakimś takim przybliżaniem się w ogóle do tego niebezpiecznego terenu, bo to już wtedy ma na nas wpływ, prawda? I Nawet Pan Bóg, uzwajaniem się takim, nie? Tak, że nie ma w tym nic takiego nadzwyczajnego, prawda? Można sobie pomyśleć. I zobaczcie, że tutaj Pan Bóg dwukrotnie aż nazywa te rzeczy obrzydliwościami. To jest naprawdę bardzo zła. Tak? I Pan Bóg bardzo jasno wytycza tutaj nam granicę tego bezpieczeństwa. Czyli w kontekście nauki. Nauczania czy uczenia się, jak patrzymy na małe dzieci, no to one zanim zaczną robić coś, co robią rodzice, naśladować, to spory czas po prostu obserwują. Patrzą na to, co robią rodzice, tak? Bardzo uważnie obserwują każdy szczegół, każdą rzecz. Mhm. Ja myślę, że tutaj też powinniśmy. Jakby większą uwagę do tego y, przykładać, bo my czasami mówimy, tak sobie myślimy, nie, że a to tylko jakaś tam, ja tylko sobie obejrzę, czy moje dziecko tylko ogląda jakąś tam mm. bajkę, y, czy cokolwiek, ale jeżeli są w tych że, w tych, jakby są tam jakieś elementy wróżb, czy y, nie wiem, czarodziejów, zaklina, czy y, jakieś duchy, jacyś zmarli, którzy tam się pojawiają, tak, to to jest wszystko. Y, te elementy, o których Bóg powiedział, że to, to obrzydliwość. Mm. Mm. I zajesza ósmy rozdział idziemy mm. dalej, prawda? Mm. 1920. A gdy wam będą mówić, radcie się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szepcą i mruczą, to powiedzcie, czy lud nie ma się radzić swojego Boga, czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych, a co dotyczy zakonu i objawienia, jeżeli tak nie powiedzą, to nie zabłyśnie dla nich jutrzenka. No, i znowu mamy tutaj podobne mm, aktywności, nie? Przy, przywołane. Tak, i mamy też wyraźnie powiedziane, że to, co my robimy, to, na co my patrzymy, to też pokazuje naszą przynależność. Nie? Mhm. Jeżeli radzimy się wywoływaczy duchów. Mhm. Ja, tak, ja tak sobie też pomyślałam, bo tu, tutaj dużo jest mowa o poznawaniu przyszłości, no mhm. bo wszelkie wróżby, mhm. jakieś takie rzeczy, czary, nie? Tak sobie myślałam, że spokojnie horoskopy też się w to mieszczą. Jakby wszelkie rzeczy, w których my chcemy poznawać przyszłość, czy chcemy poznawać jakąś drogę naszego życia, co powinniśmy zrobić, którą drogą powinniśmy iść, czy zyskać jakąś moc, której, której no nie mamy normalnie, w naturalny mhm. sposób. To, to, to jest droga, gdzie sięgamy po coś, czego Bóg nam nie dał. Mhm. A z drugiej strony Bóg tutaj jasno mówi, czy lud swój nie ma się radzić swojego Boga. Czyli On nam mówi, że jeśli macie takie różne dylematy, to przychodźcie z tym do mnie. Radźcie się swojego Boga, ja jestem dla Was dostępny. Jeszcze jedna myśl mi tu przyszła w kontekście tych. Y żeby nie przeprowadzać syna czy córkę przez ogień. No dzisiaj ta praktyka nie jest jakoś popularna. Mm. Myślę, że w tamtych czasach była bardziej, skoro Łukasz to wymienił mm. tutaj w tej liście. Ale jak ogromne znaczenie ma to, kiedy rodzice właśnie pozwalają na pewne rzeczy, czy przyzwalają na pewne rzeczy, czy nie mają takiej jasności, klarowności w pewnych kwestiach, dlatego, że wtedy dzieci nie mają takich jasnych wskazówek, jasnych wytycznych, czy nawet ostrzeżeń w pewnych mm. kwestiach i wtedy też my w ogóle nawet jeżeli właśnie to są jakieś bajki czy gry czy książki naprawdę w, dzisiaj bardzo dużo w tej dziecięcej literaturze czy w dziecięcych właśnie bajkach jest takich elementów mnóstwo i wiadomo doradzić najczęściej nie ma czasu żeby z dzieckiem oglądać takie rzeczy po prostu się to dziecku daje i już i my wtedy nawet nie wiemy z czym dziecko ma kontakt czego się uczy i jakie wpływy Jakim wpływom ulega? Nie mamy wtedy zielonego pojęcia, prawda, jak to wygląda. Dlatego ta odpowiedzialność rodziców to jest naprawdę duża, żeby się przyglądać temu. Ja pamiętam, jak moje dzieciaki kiedyś jakieś książki dostały, to właśnie przeglądały. Mamo, mamo, to są jakieś czary, nie chcemy tego. <laughs> Więc myślę, że, że tak, taka świadomość jest bardzo potrzebna. A jeszcze jedna taka myśl, bo. Zobaczcie, w tym tekście z Zajasza jest powiedziane, czy lud ma się ra jakby radzić umarłych w sprawie żywych, czy jakby jest pokazane, że jeżeli my jesteśmy za Bogiem, to, to jakby po co mamy w ogóle po, po tamte rzeczy sięgać? Nie? Jeżeli jesteśmy w tym królestwie, jeżeli mamy tego Pana, to co ma mamy do tamtego królestwa i do tamtych, mm. że tak powiem, mm. zabawek czy usług, które tam są e, oferowane? Mm. I też jeszcze pomyślałam, że no Jezus w Ewangelii Mateusza powiedział, że im bliżej będzie jego przyjścia, tym bezprawie bardziej się rozmnoży i miłość wielu oziębnie. Ja to też tak myślę, że można to też tak odnieść, że ta miłość do Boga też oziębnie, nie tylko międzyludzka, ale też ta miłość do Boga i też takie oddanie do mm. niego przez to, że to bezprawie będzie powszechne. I faktycznie, jak patrzymy teraz, to tych rzeczy takich, o których tu jest powiedziane, że, no nie, to wiele z tych rzeczy jest, jest tak powszechnych, tak oczywistych, że, że nawet mm. czasami mówimy: no to, to, to co, to nic mamy nie oglądać, nic nie czytać, bo czasami. Aż takie myśli nam się budzą, nie? bo to jest tak powszechne. Aczkolwiek no, Pan Bóg też zadbał o to, żeby, żeby były też takie rzeczy dobre. I, I mnóstwo jest różnych ciekawych, dobrych rzeczy dla dzieci też. Mm -hmm. <laughs> Dobrze. Więc teraz przejdźmy do, do tej nadziei, do uwolnienia. No dobra, to, to, to co ja mam robić, żeby być w takim razie bezpiecznym w tym Królestwie Bożym. I je, jeśli już gdzieś tam w czymś siedzę, czy, czy zawiniłem, zawiniłam. To, to jak mogę się od tego uwolnić? Jak mogę się upewnić, że jestem duchowo zabezpieczony? I tutaj tak, ja przeczytam Ewangelię Jana 8,36. Gosia, ty otwórz dzieje 19, 18 do 20, i Paulina, Ewangelię Jana 14 23? Jan 8,36. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. To jest ta ostateczność, tak? że Jezus może wyzwolić, jeśli On nas wyzwoli, to jesteśmy prawdziwie wolnymi i w Nim jesteśmy bezpieczni. Mhm. Dzieje apostolskie 19, od 18 do 20. Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje a niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich i zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drachm. Tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało słowo pańskie. I widzimy, że tutaj ci, którzy uwierzyli, wyznawali swoje grzechy ujawniali swoje uczynki, tak? czyli nie ukrywali tego, tylko właśnie na światło dzienne to wynosili, ale też, jeżeli jakikolwiek mieli związek właśnie z tym królestwem ciemności, to wszystkie rzeczy związane z tym niszczyli po prostu, żeby one, nie tylko, że się ich pozbywali, ale też je wręcz niszczyli, żeby one też na innych ludzi nie miały wpływu. Tak, a mogli je sprzedać i dużo na tak, tym zarobić i ktoś bo... mógł być, nawet na jedno dzieło pańskie dać, no bo 50 mm. tysięcy srebrnych trach, to musiała być duża suma pieniędzy. Mm ale jakby wartość duchowa tego była tak negatywna, mhm. tak ujemna, że jedyne co mogli zrobić to, to pozbyć się tego, spalić, żeby to nie miało wpływu dalej na inne osoby. Mhm. Jana 14, 23. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i ojciec mój umiłuje go i do mnie przyjdzie i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Czyli, żeby Bóg mógł zamieszkać w nas, to, to też um, właśnie ważne jest, żebyśmy tych granic strzegli, a możemy tego robić, przestrzegając Jego słowa. Jakby, mm, bo w nim mamy te wskazówki, nie? które pomagają nam tych granic bronić. Mm. I to, to jest taki fantastyczny, tak wspaniały, że Pan, Jezus przyjdzie z Ojcem razem i razem u nas zamieszkają. Czyli zobaczcie, jaka to jest ochrona. Mm. To, to wróg się nawet zbliżyć nie może, nie? Kiedy. Mm. Kiedy mamy w takich obywateli naszego, jakby, no, naszego domu, to kto tu w ogóle będzie chciał się włamać? Jezus też użył takiej ilustracji, nie? że mm. jeśli ktoś mieszka w domu, ale przyjdzie silniejszy od niego, no to może go związać i przejąć jego teren. Więc Jezusa nikt nie przejmie, mm. nikt nie jest w stanie go pokonać. Więc to jest najlepsze, największe zabezpieczenie, to jest to, kiedy w naszym domu, w naszym sercu mieszka Jezus. I jeszcze trzy teksty będą. Ja przeczytam 1 Piotra 5, rozdział, werset 6 do 8. Gosia Efezjan 6, 10 do 12. I Paulina Jakuba 4, od 7 do 8. 1 Piotra, werset, rozdział 5, werset od 6 do 8. Ukuszcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż on ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Ja tak sobie pomyślałam, tu jest, ukuszcie się więc pod mocną rękę Bożą, czyli jest to potrzebna ta pokora, bo nie wiem jak wy, ale ja czasem tak mamy, że czytam coś w Biblii i mówię, panie Boże, ale na pewno, no przecież to nie jest takie złe. Ale właśnie Bóg widzi rzeczy, których my nie widzimy on widzi tą duchową rzeczywistość i on wyznaczył granice, w których jesteśmy bezpieczni. Więc mm. tu też potrzebna jest taka pokora, takie ukorzenie się i powiedzenie, dobrze Panie Boże, ja nie muszę wszystkiego rozumieć, ale skoro Ty mówisz, że to jest złe, ja po prostu będę się trzymać od tego z dala. Mm -hmm. Efezjan, szósty A Poczekaj jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę, bo tu są jeszcze dwa elementy, okay. bo w tym siódmym wersecie, zobaczcie, wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, Czasami martwimy się o przyszłość nie? i chcemy się dowiedzieć, co ten horoskop mówi. Jak ja mam zaplanować ten swój dzień, albo a może pójdę do wróżki, ona mi powie, czy będę mieć tego męża, czy nie będę mieć tego męża. Nie? Jakby my mamy różne troski. Czy zagrać tego tolotka, czy nie zagrać? Jakby wiecie, my mamy troski, a Bóg mówi, na mnie złóżcie te troski. Zostaw to. Mm. Nie przejmuj się tym. Nie to, czego ci nie to, co ci nie zostało objawione, po prostu złóż na mnie. Yy, ja się o Ciebie troszczę, ja się o Ciebie staram, zaufaj mi, wszystko będzie dobrze. I, i zobaczcie, dlaczego to jest ważne, bo kiedy my zaczynamy wchodzić gdzieś na te tereny, no to co? Przeciwnik diabeł chodzi wokół jak ryczący, szukając kogo by pochłonąć. To nie jest miły obraz, to jest straszny obraz. Jakby Ja nie widzę żadnego przeciwnika chodzącego wokół jak ryczący, ale Bóg go widzi. Ja mogę go nie widzieć, ja mogę sobie pomyśleć, a to jakaś tam mm. drobna kwestia, jakie to ma znaczenie, ale Bóg widzi tego przeciwnika. I w sumie naokoło widzimy dość zniszczenia. Mm. Tutaj jeszcze jest taka myśl też właśnie o tym, żeby właśnie nie zasypiać. Czyli takie, a nic się nie dzieje, w porządku jest. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Bo tych zagrożeń wokół jest naprawdę dużo i ta nasza wrażliwość na to jest bardzo potrzebna. Taka czujność. Mm -hmm. Czytam z listu do Efezjan 6 od 10 do 12. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Ach. Pan Bóg mówi, żeśmy my się w Nim umacniali. Widzieliśmy już, że Jezus zwycięża i On ma potężną moc, to jest to potwierdzone, prawda? Więc to jest takie wzmacniające dla nas. Ale Bóg też nam dał konkretne wskazówki, pewne. On mówi nam o pewnej zbroi, czyli Bóg widzi tę duchową właśnie rzeczywistość i dał nam pewną duchową zbroję, która może być dla nas pomocna i ona jest też taka bardzo praktyczna. Dlatego, że właśnie ta walka nie toczy się z kimś, kogo my widzimy. Tutaj jest wymieniony właśnie władcy, prawda, ciemności. Właśnie dużo jest tego wymienione. Mm -hmm. jakieś tak. nadziemskie władze z wierzchności, władcy tego świata ciemności, złe duchy w okręgach niebieskich. Tak. To jest taki jak to, że taka ilość, prawda, tego jest wokół nas. No właśnie, ale w, wśród tej zbroi jest cały szereg elementów. Mamy biodra prawdy, tam wymienione, później dalej, tak? Pancerz sprawiedliwości sandały, żeby zwiastować Ewangelię, czyli dzielić się dalej z tym, tak? Tym, co Pan Bóg nam powiedział. Tarcza tak. wiary. Zobaczcie, też już tyle razy o wier wierze mówiliśmy i teraz ta tarcza wiary jest czymś, co gasi ogniste pociski złego, czyli On będzie próbował nas atakować, ale nasza wiara, wiara w Boga, w Jego obietnicę, w rzeczywistość Jego ochrony i w to, co On obiecuje w swoim słowie, jest czymś, co sprawia, że po prostu to do nas nie będzie miało dostępu. Tak, Ochronić. Tutaj jakby patrzysz dalej w tekstach, tak? bo tego nie czytaliśmy, ale mm -hmm. można sobie doczytać w tak. tym liście do Efezjan 6 rozdział i tam od 10 wersetu dalej mamy całą tą zbroję wymienioną, wyjaśnioną i, i, i możemy po prostu się tego trzymać każdego dnia. Tak, i ten miecz ducha też, tak? Czyli, czyli Słowo Boże. Czyli walczymy nie tak jak, jak w tym rzeczywistym, tym, w sensie tym fizycznym świecie, tak? Tylko inaczej. Słowo Boże jest tym, co może nas też chronić właśnie. być dla nas takim narzędziem. Ostatni werset. Jakuba, czwarty rozdział od 7 do 8. Przyto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyśćcie serca ludzie o rozdwojonej duszy. Czyli Bóg zachęca nas do tego, żeby poddać się Jemu. I w ten sposób przeciwstawimy się tym złym mocom. I też że właśnie sednem jest to, żeby zbliżyć się do Boga. Że. No właśnie, kiedy my. Ja w ogóle tak pomyślałam, że cały ten temat. Bóg nie mówi tego wszystkiego po to, żeby nas zastraszyć siłami ciemności. Mm. Nie mówi tego wszystkiego po to, żebyśmy się skupiali na tym, y, jaką szatan ma wielką moc, albo żebyśmy się skupiali na tym, żeby teraz walczyć po prostu codziennie z tymi siłami zła, w sensie, no nie oczywiście. Mamy szans z nimi. Tak, ale, ale możemy być uważni, owszem, ale, ale nie po to, żeby teraz jakby gdzieś tam znowu być takim zakręconym na tym punkcie. Tylko przede wszystkim Bóg jest Bogiem relacji. Więc mm -hmm. on chce, żebyśmy w tych sferach, w których on chce się o nas troszczyć, pokazywać, jakby nam właśnie da dawać nam pokój w kontekście przyszłości, czy wszystko to, co tutaj mówiliśmy, to on nam mówi o tym po to, żebyśmy mogli z nim to mieć, żebyśmy mogli mm -hmm. mieć z nim tą relację, nie? I żebyśmy mogli tych granic chronić nie po to, żeby po prostu nie szatan nie miał do nas dostępu, tylko to ma taki cel, żebyśmy mogli całą tą pełnię wtedy naszego serca mieć razem z Bogiem mm. i z Nim doświadczać tej relacji, więc to jest takie w ogóle sedno tego, tego też tematu, nie? Tak, bo Bóg tutaj mówi obmyjcie ręce, oczyśćcie serca, nie? Czyli mm. nasze postępowanie, jeśli trzeba coś zmienić, to, to zmieńcie to, ale oczyśćcie to wasze serca, czyli generalnie odzyskuj, odzyskajcie je, mm. <laughs> nie możemy powiedzieć, ludzie o rozdwojonej duszy, czyli zdecydujcie się, jeżeli jesteście mm. za mną, to bądźcie za mną całym mm. sercem, bo, bo tylko wtedy jesteście tak naprawdę w 100% bezpieczni, bo spowiedziane nie, że poddajcie się Bogu i w ten sposób no jak idziemy do Boga, no to przeciwstawiamy mm. się diabłu, no bo odchodzimy od Niego, a On, on nawet ucieknie, mm. bo jak jesteśmy przy Bogu, to to, to bo przeciwnik nie ma, nie ma, nic, nic nie ma, nie? więc wtedy jesteśmy bezpieczni w Bogu, ale Bóg potrzebuje tej naszej jasnej decyzji. I myślę, że tu, tu jest taki drugi nasz temat, bo, bo już miałyśmy jeden, kiedy mówiliśmy o tym, że żeby zdecydować, czy chcemy, żeby ogrodnik zajął się ogrodem naszego serca. To był taki jeden moment decyzji i tutaj w sumie mamy taki drugi moment, gdzie możemy podjąć tą decyzję, żeby oddać. Jezusowi całe swoje serce, bo on chce nas chronić, on chce, żebyśmy byli bezpieczni, żebyśmy byli szczęśliwi. Ale właśnie nawet chyba bardziej niż to do mnie przemawia to, że Bóg jest Bogiem miłości. I jeśli chociażby jakaś część naszego serca jest zniewolona, to nie możemy jakby dążyć nawet do tej pełni miłości. Nie możemy mm. nawet doświadczać miłości Bożej tak jak on, jak Bóg by chciał, żebyśmy mogli mm. to robić, więc właśnie jakby, że ten akcent to jest przede wszystkim na relację z Bogiem mm -hmm. i że to nam ma umożliwić taką w pełni relację z Nim I, i to jest dla Boga po prostu takie ważne, nie? A to, że będziemy chronieni przed zniewoleniem, to jest jakby pozytywny wynik tego wszystkiego, nie? Dodatkowy um, efekt. Taki. Tak. Mm -hmm. że, ale że, potrafi być dobrą motywacją. No tak, <laughs> potrafi być dobrą motywacją, ale właśnie dla mnie to jest takie piękne sedno mm. tego wszystkiego, że mm, że w w tym temacie, w którym często my się skupiamy na tych właśnie złych siłach, my się możemy skupić na tym, jak pięknie znowu tu jest Boża miłość i Boża relacja z nami przedstawiona, nie? Mm. Tak jest. Um, więc zobaczyliśmy dwóch władców, dwa królestwa, dwa oddzielne cele, dążenia, sposoby działania. Widzieliśmy, że nasze zachowanie, to nie wiem w czym mamy udział, co robimy, co oglądamy. Yy, czym się zajmują nasze myśli, nasze serce ma wpływ na to, w którym królestwie my jesteśmy. E, Pan Jezus może i chce dać nam całkowitą wolność i On też chce mieć to całe nasze serce, bo chce mieć z nami relacje, chce mieszkać z nami, jeść z nami, mm. tak? czyli taką bliską relację e, z nami mieć. Natomiast no, Boży przeciwnik chciałby nas pożreć. I, I zniszczyć i, i to wszystko, chociaż czasami robi to w taki sposób, że najpierw daje nam coś ładnego, fajnego, miłego, co nie wygląda aż tak źle, nie jest aż takie straszne, ale w perspektywie on sukcesywnie realizuje swój cel. No i Bóg zachęca nas, żebyśmy, żebyśmy przyszli do Niego. Mhm. Tak? Przeczytam fragment. Jest to fragment z książki Wielki Bój. Taki bardzo mocny fragment, w sensie do mnie y, przemówił, i, i też podoba mi się, bo to jest książka Wielki Bój, nie? My tutaj też trochę mm. mówiliśmy o Wielkim Boju, właśnie o to nasze serce między Bogiem y, a Jego przeciwnikiem. Ponieważ szatan najłatwiej kontroluje umysły tych, którzy nie są świadomi jego wpływów, Słowo Boże podaje tak wiele przykładów jego zgubnego działania, ujawniając ukryte siły szatana i ostrzegając nas w ten sposób przed jego podstępami. Potęga i złośliwość Lucyfera oraz jego aniołów mogłyby nas przestraszyć, gdyby nie to, że mamy możliwość schronienia się i wybawienia w mocy naszego odkupiciela. Starannie zabezpieczamy nasze domy zasuwami i zamkami, aby uchronić własność i życie przed złymi ludźmi. Dlaczego jednak tak rzadko myślimy o zabezpieczeniu się przed wpływami złych aniołów? którzy ustawicznie atakują nas i przed którymi nie potrafimy się bronić o własnych siłach. Nie? Czyli zostajemy z pytaniem. Dlaczego tak rzadko o tym myślimy, żeby, żeby być bezpiecznymi, żeby zabezpieczyć nasze, nasze serca, nasze życie. Mhm. Więc czas na podsumowanie. Takie wnioski, które możemy wyciągnąć to to, że szatan jest realny i i jego aniołowie też są realni. To nie jest jakaś wymyślona rzecz i Biblia to jasno pokazuje. Nie jesteśmy też w stanie sami pozbyć się jakby wpływu szatana czy te tego, co w nas mieszka, jest siła mi zła, ale Jezus jest w stanie to zrobić i on jest silniejszy niż jakiekolwiek moce złego. Ważne jest też to, żebyśmy tak jak właśnie przy innych grzechach wyznali też ten grzech, że pozwoliliśmy, żeby to siły ciemności, żeby to szatan czy jego demony zajęły miejsce, które powinien zajmować Bóg w naszym sercu. Mm -hmm. I jeśli właśnie jesteśmy z Bogiem, to jesteśmy bezpieczni, więc powinniśmy przede wszystkim starać się o to, żeby nasze serce było oddane Bogu, żeby z Nim żyć i to będzie też taką najlepszą ochroną przed tymi siłami zła. Pomyślałam jeszcze o jednej rzeczy odnośnie tego serca, że to jest też takie bardzo realne, bo jeśli my oglądamy pewne rzeczy, czytamy pewne rzeczy, które, których Bóg zakazał, to one też my się przywiązujemy w pewnym sensie do nich, nie? Bo czytamy książki, które o takie fajne postacie, i, te, i tak dalej, z ekwipagią, czarami i tym wszystkim, i nasze serce się przywiązuje, przywiązuje, przywiązuje. Mm. Nie? Mm. No tak, i tym sposobem się oddala od Pana Boga. To jest właśnie to, albo poddajcie się i przybliżcie się do Boga, albo mm. idzie to w drugim kierunku. Tak, to przejdziemy znowu do praktycznego zadania. Tak, więc teraz pora, żebyśmy przyjrzeli się znów tej naszej działce, temu naszemu terenowi, który dostaliśmy. Jeżeli my angażujemy się w jakiekolwiek sprawy, które zostały przez Pana Boga właśnie zabronione w związku z możliwością zadziałania diabła w naszym życiu, to ten wróg właśnie uzyskuje dostęp do naszego życia i to nieważne, czy my to robimy świadomie, czy nie do końca świadomie. I to są tak jakby takie podkopy. To nie jest takie wprost, tak? Czytaliśmy o tym, że on nie wchodzi przez drzwi, tak? On robi pewne podkopy i w różnych momentach naszego życia może się okazać, że nagle my tracimy kontrolę, że, że dzieją się takie rzeczy, które są dla nas zaskakujące, tak? że, że. Trudne. I trudne. Tak, takie trudne, właśnie. I w takich właśnie trudnych momentach. I wtedy, właśnie wróg Boży próbuje zniszczyć ten nasz ogród, ale też te sąsiednie działki, właśnie poprzez, poprzez ten nasz, to jak, jak na nas wpływa i przez nas potem oddziałuje dalej. Dlatego, my potrzebujemy, właśnie, wykonać. Zadanie w związku z tym te tematem, czyli to jest bardzo ważne, abyśmy oczyścili swoje życie właśnie z tych wszystkich spraw, które nas gdzieś tam w stronę tego, tego Królestwa Ciemności pociągnęły. I potrzebujemy pomodlić się o to do Pana Boga, przyjść z Nim, do Niego w modlitwie i prosić Go, żeby pokazał nam te przestrzenie, w których naruszyliśmy właśnie te granice i weszliśmy na ten niebezpieczny teren. Kiedy Pan Bóg nam to przypomni, kiedy my sobie przypomnimy te rzeczy, no właśnie, bo y, nie musimy czekać na znak z nieba mm -hmm. znowu. Niektóre rzeczy są w Biblii jasno określone i nie musimy czekać, tak. czy Pan Bóg nam teraz mm -hmm. powie, Wszystko. że to było złe, mm -hmm. bo, bo jeśli Biblia wyraźnie o tym mówi, no to możemy wiedzieć, że to, że to jest złe, nie? Mm -hmm. Tak, i, i zróbmy taką listę właśnie tych, y, tych rzeczy. Wyznajmy to Panu Bogu y, i wyrzeknijmy się tego. I też ważne jest, abyśmy my właśnie w tym momencie znów... Y, Ponownie poddali nasze serca Panu Bogu, ale też modlili się o nasz dom, o naszą rodzinę, żeby Pan Bóg nad tym wszystkim czuwał. I to, co, co czytaliśmy, też ważne jest, żebyśmy się zastanowili, czy w naszym domu są jakieś przedmioty, jakieś rzeczy, może jakieś książki, nie wiem, talizmany, czasopisma, coś, co może być właśnie związane z magią, z tymi, z tymi sferami takimi niebezpiecznymi. I Jeśli tak, to to jest ważne, żebyśmy to po prostu tego się pozbyli. Ale to, o czym powinniśmy pamiętać, to jeżeli w naszej rodzinie, w naszym domu są osoby, które nie są poddane Panu Bogu, to my wbrew ich woli nie możemy tego po prostu sobie ich wziąć, rzeczy, tak, i wyrzucać. Tylko wtedy potrzebujemy się o nich modlić też tak o to, żeby Pan Bóg dał im właśnie, nam, całym naszej rodzinie ochronę, ale też z drugiej strony, żeby, żeby wiedzieć, jak te osoby do Pana Jezusa przyprowadzić po prostu. Z drugiej strony też, kiedy sobie przypominamy właśnie poprzednią historię Dawida Amnona, to widzimy, że pewne rzeczy mogą się ciągnąć przez kilka pokoleń. Zresztą Słowo Boże też na ten temat mówi, że nieraz to przekleństwo idzie do trzeciego czy do czwartego pokolenia, prawda? Więc jeżeli zerkniemy sobie właśnie na życie naszych dziadków, pradziadków, rodziców, to możemy zastanowić się, czy są jakieś takie kwestie właśnie związane z okultyzmem, związane z, z przemocą jakiegoś rodzaju, z jakimiś takimi grzechami, które gdzieś tam się ciągną za nami, tak? Ciągną się w naszej rodzinie. I to jest ważne, żebyśmy właśnie wtedy to też wyznali Panu Bogu, i żebyśmy go prosili o to, aby już na tym naszym, na, tym, na tej. Na nas. Na, tak, na naszym pokoleniu, na nas po mm. prostu, żeby się to zakończyło. I żeby Pan Bóg obrócił to też w błogosławieństwo, żeby już nasze dzieci, kolejne pokolenia, inne osoby wokół nas, nie zostały dotknięte przez to. Ale jeszcze jest trzeci element też istotny. Tak Wiemy, że, że właśnie diabeł wciąż chodzi wokoło jako lewryczący, i to jest ważne, żebyśmy my. E, Mieli taką zbroję, byli przygotowani na, na to, że, że wróg będzie ponownie może próbował nas zaatakować, bo jeżeli do tej pory nie było żadnych barier, tak? gdzieś tam jakieś miał furtki, jakieś wejścia, y, którymi się mógł dostawać, to jeżeli my nawet te podkopy właśnie zasypiemy mm, poprzez to wyznanie, tak? wyrzeczenie się tego, usunięcie tych rzeczy, to gdzieś tam on jeszcze może próbować nas atakować. E, I wobec tego. Właśnie to może być różnymi sposobami. Może tak być, że będziemy gdzieś tam opanowani przez strach, a może jakieś zwątpienie się w naszym sercu pojawi i wtedy potrzebujemy, właściwie wcześniej, potrzebujemy już właśnie przygotować sobie jakieś słowa, które są zapisane w Piśmie Świętym, które będą dla nas taką ochroną, taką barierą, tak? taką właśnie tarczą. Czyli jakąś obietnicę. Tak, taką obietnicę właśnie ze Słowa Bożego. I jeżeli będziemy czuli się atakowani, to właśnie możemy się taką modlitwą modlić. I kiedy przyszliśmy i oddaliśmy ponownie serce Panu Bogu, to właśnie my mamy status dzieci Bożych, tak? I możemy sobie właśnie taką modlitwę nawet zapisać. I ona może brzmieć mniej więcej na przykład w taki sposób. Jestem dzieckiem Bożym i pragnę żyć w tej wolności, jaką Pan Jezus dla mnie uzyskał. Odrzucam pragnienie szatana, aby m, żyć w strachu, w niepewności, czy, czy czymkolwiek, czym szatan właśnie nas atakuje. E, I podejmuję decyzję, że chcę przyjąć ten Boży pokój, tą Jego ufność. Panie Boże, napełnij mnie tym. Wierzę, że, że jesteś w stanie to zrobić. I możemy się powoływać właśnie na tę obietnicę, która jest zapisana w Ewangelii Jana. Na przykład, na, przykład, na. na przykład w 8 rozdziale 36 wersecie, jeżeli więc Syn was wyzwoli, prawdziwie wolnymi będziecie, powtarzanie sobie w tych takich trudnych momentach takiej modlitwy może być dla nas bardzo pomocne i będzie. Tak, a my możemy sobie przypominać, nie? że jesteśmy mm -hmm. dziećmi Bożymi, ale możemy też mówić, Panie Boże, ja jestem Twoim dzieckiem, ja jestem mm -hmm. Twoim dzieckiem, nie możemy od, od razu też uciekać do Pana Boga, bo jedno to jest to, że, żeby pamiętać o pewnych rzeczach, ale my możemy równie dobrze od razu uciec do Pana Jezusa i mówić, Panie Jezu, ja jestem Twoim dzieckiem. Tak, na, nawet w myślach, bo wiadomo, że jak prosimy go, to on jest przy nas, ale, ale w tym momencie nawet myślach, panie Boże, jestem Twoim dzieckiem. Ja chcę żyć z Tobą w tej wolności. nie, Ja odrzucam. Nie chcę tego strachu, nie chcę czegokolwiek. Mm -hmm. Tym nie trzymaj mocno. Tak, i powtarzanie też tych obietnic tak umacnia nasze serce, właśnie. Tak? Umacnia w tej pewności, w tym zaufaniu do Pana Boga. Czyli po pierwsze, znajdujemy te rzeczy w naszym życiu, które mogły sprawić, że. Mm że ten teren gdzieś tam został oddany przeciwnikowi, wyznajemy to Bogu, staramy się właśnie opisać każdą z tych rzeczy mm, i prosimy go o takie oczyszczenie. E, myślimy o przeszłości, o jakichś może takich wzorcach różnych grzechów, które zauważyliśmy w naszych rodzinach i też wyznajemy to Bogu, staramy się to również z Bogiem e, przemodlić e, i staramy się też e, znaleźć jakieś takie obietnice, fragmenty z Biblii, które będą dla nas pomocą w takich momentach, gdzie będzie nam trudniej, gdzie może znowu jakieś pokusy w tym względzie się pojawią w naszym życiu, czy jakieś zwątpienia? Tak, po pojawiło mi się pytanie, bo ty, Paulina, zawsze zadajesz nam pytania, a teraz mi się pojawiło. <laughs> no bo ktoś może powiedzieć, y, ale ja chyba nie mam z tym problemu. I, I po czym poznać, że ktoś na pewno ma problem? I tutaj od razu odpowiem: <noise> możecie coś do tego dodać, ale pracując z młodzieżą, ja nieraz spotkałam się z sytuacjami, gdzie kiedy młode osoby się odważyły i zaufały mi, przyszły do mnie i opowiadały mi różne historię, na przykład o jakichś koszmarach, w których są demony i gdzieś tam ich ścigają, chcą zabić, czy jakieś masakryczne rzeczy, które się śnią, to od razu jest taki wskaźnik, że tu szatan może mieć dostęp, chociaż niekoniecznie, bo koszmary mogą być różnego pochodzenia, ale kiedy na przykład czujemy ewidentnie taką obecność zła, czy nie wiem, jakąś ciemną postać widzimy, czy słyszymy jakieś dziwne dźwięki, chociaż tu też się trzeba upewnić, czy na przykład jakiś kot tam, czy wiatr puka w okno, ale, ale czasami tak jest, że, że słyszymy dźwięki i widzimy, że one są jakieś dziwne, że to nie powinno tak być, czy jakieś przedmioty się ruszają, czy spadają. Tak też się zdarza. Jakby różne dziwne rzeczy mogą się dziać w naszym życiu, które nas tak, tak przerażają. Nie mamy wtedy ten pokój znika, nie mamy pokoju i, i, i coś takiego jest, że, że czujemy właśnie wręcz tą obecność złego. To tu możemy na pewno wiedzieć, że trzeba czegoś poszukać, ale nawet jeżeli nie ma takich rzeczy. Ale, ale, może się zdarzyć tak, że o, teraz tu jest ciężko rozgraniczyć, ale na przykład ja miałam tak podam po prostu mój przykład, że zdarzało mi się, że chwilami napadała mnie jakaś taka dzi taki dziwny smutek i taka dziwna ciemność, że wszystko jest dobrze, wszystko jest w porządku, yy, ale chwilami robiło mi się tak, tak strasznie źle, strasznie ciemno i ja nie wiedziałam czemu. I zazwyczaj to chodziło albo jak się ktoś o mnie pomodlił, albo jak włączyłam jakieś pieśni religijne, albo sama zaczynałam coś śpiewać i po jakimś czasie odkryłam, że, że faktycznie był jeszcze jakiś, jakiś taki temat, coś w moim życiu, co nie było zamknięte. To nie zawsze musi tak być, nie, ale mówię, że to mogą być jakieś elementy, które mogą na to wskazywać. gdzie nagle dzieje się coś dziwnego, nie możemy tego w żaden sposób wyjaśnić. Warto pytać wtedy Pana Boga, Panie Boże, jeżeli. Jest tu coś, co gdzieś może przeciwnik mieć do mnie dostęp, to ty mi to pokaż. Ale ważne jest, żeby nie demonizować wszystkiego. Przede wszystkim innym nie wytykać, że oni teraz na pewno mają problemy z jakimiś demonami czy czymś tam, nie, bo to nie o to chodzi. Tylko mieć taki pokój w sercu, zawsze uciekać do Boga, prosić o ochronę, o pokój i radość, ale prosić Boga. Panie Boże, jeżeli jest coś w moim życiu, to ty mi to pokaż, żebym mógł, czy mogła ci to wyznać, jeżeli jest coś, co potrzebuje wyrzucić, nie wiem, może właśnie jakieś gry, w które grałam, czy jakieś filmy, które oglądam, czy nawet muzyka, której słucham, nie? Czy, czy jakieś czasopisma, cokolwiek, co, 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 to, to nie jest od ciebie, to, to ty mi to pokazuj i Bóg na pewno nam to będzie pokazywał. To jeszcze porozmawiajmy krótko o tym, jaki może być wynik tego zadania. Albo co może się dziać przy okazji tego zadania. No na pewno może tak być, że mm, kiedy zrobimy to zadanie, to poczujemy pokój. Tak, to jest takie najbardziej mm, przyjemne rozwiązanie, którego możemy doświadczyć. Tak, i nawet jeśli jakby nie było nic takiego, nasze życie było czyste, kiedy po raz kolejny oddamy swoje serce Jezusowi i zaprosimy, żeby mieszkał w nas, to, to będziemy mieć ten pokój i tą radość związaną z tym. Mhm. Ale też zdarza się tak, i wiem, że się tak zdarza. Że jeśli, jeśli tak bardzo byliśmy przywiązani do tych różnych złych rzeczy, nie, to nasze serce zdradliwe może nas tutaj troszkę y, nie pomagać nam. I może być tak, że jak będziemy chcieli podejść do tego tematu, coś wyznać, to się okaże, że, że z różnych powodów ciężko nam jest to zrobić. Na przykład, ciężko nam jest zacząć się modlić, czy ciężko nam jest w ogóle myśli skupić. Widzimy, że coś tutaj, ta walka jest taka, że sobie nie jesteśmy w stanie sami poradzić, to nie jest kwestia tylko naszej osobistej modlitwy, to wtedy warto poszukać osoby, która jest obeznana w tym temacie, która jest oddana Bogu całym sercem i poprosić, żeby, żeby modliła się za nas, czy była przy nas, kiedy my wyznajemy te rzeczy i cały czas wspierała nas modlitwą. Rozmawiała z nami, cytowała fragmenty z Pisma Świętego, ale ostatecznie tu my się musimy pomodlić taką modlitwą. Panie Boże, oddaję Ci całe moje serce, wyznaję Ci to, 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 to i tamto, i wyrzekam się tego, nie chcę mieć z tym nic wspólnego, nie? Pewnie może być też tak, że może nie poczujemy nic za bardzo, tak. ale przynajmniej będziemy mieć tak, taką pewność, że um, zrobiliśmy to zadanie, że ten temat też mamy z Bogiem. Przemodlony, przerozmawiany, czy przynajmniej po prostu mogliśmy mu o tym powiedzieć, właśnie i, i po prostu możemy dalej kontynuować tą drogę z Bogiem. Ale zdarzyło się też tak, że osoby, które robiły to zadanie, przyszły do mnie i powiedziały, że wiesz, to jakieś takie dziwne rzeczy się działy, w sensie takim, że. Nie wiem, to może teraz dziwnie zabrzmieć ale osoby mi mówiły, że miały wrażenie, że jakiś taki wiatr na niej jakby pędził i, i, i chciał jakby tak, taki strach, nie? Że, że teraz jej ku się boję, ale on mówił, panie Jezu, ja chcę być twoja, chcę być oddana całkowicie tobie i mówię, i wtedy to znikało i pojawił się spokój. I to nie jedyna taka osoba, gdzie jakieś takie fizyczne, nie wiem, jakieś rzeczy, które miały za zadanie w jakiś sposób przestraszyć czy jeszcze zastraszyć tą osobę, się działy. Ale, ale my możemy być całkowicie pewni kiedy przychodzimy do Jezusa więc tak, takie coś też się może zdarzyć nie trzeba się absolutnie bać kiedy oddajemy się Jezusowi wpadamy w Jego objęcia i cokolwiek by się działo nawet jeśli e, szatan chciałby nam coś zrobić bo oczywiście chciałby tak nas zatrzymać przy sobie i nie pozwolić nam się wyrwać z Jego rąk to wpadając w objęcia Jezusa jesteśmy bezpieczni i, i trzeba nam to zrobić okej okay. To chyba w takim razie kończymy dzisiaj na dzisiaj. Um, I zachęcamy Was jeszcze raz, żeby zawsze w tym swoim dzienniku zapisywać. Możecie też zapisywać, jakie właśnie towarzyszą Wam uczucia w związku z tymi z zadaniami, które robicie, jakie macie wrażenia, y czy na przykład może Bóg coś do Was powiedział w trakcie wykonywania któregoś z tych zdań, jakieś wersety Wam się przypomniały, bo to wszystko będzie też bardzo cenne, jak już przejdziecie tą drogę, żeby móc sobie do niej wrócić. Więc y znowu zadanie dla Was. Y y y Myślę, że, że wiecie, co robić, już też macie troszkę doświadczenia w podobnych rzeczach, tutaj, o których mówi, mówiliśmy. Mówiłyśmy. No i widzimy się w kolejnym odcinku, już w troszeczkę innym temacie, bo to już nie będzie temat granic, ale kontynuujemy cały czas naszą drogę z dobrym ogrodnikiem, więc myślę, że będzie też bardzo dobrze i ciekawie. Do zobaczenia!